Przyjaciele, nazywam się Asia Kowalska, mam 24 lata i osobiście poznałam Jezusa. Czy wy w ogóle macie świadomość słów, które ja właśnie do was wypowiedziałam? Osobiście poznałam Jezusa. Przyjaciele, chodzimy po tej ziemi, wydaje nam się, że jest wszystko pięknie, ale bardzo wielu z nas zapomina o istnieniu innej rzeczywistości, o istnieniu rzeczywistości duchowej. Wiecie, Jezus przyszedł po to, żeby umrzeć za nasze grzechy. Dzięki temu, że Jezus umarł za mnie, ja idę do nieba. Również dzięki temu, że Jezus umarł za mnie, jestem uzdrowiona. I również dzięki temu, że Jezus umarł za mnie, zostałam uwolniona od demonów. Myślicie, że jesteście zupełnie wolnymi ludźmi? Zweryfikujmy to. Na przykład ja zostałam uwolniona od demona katolicyzmu. A wiecie, czym się objawiał? Objawiał się między innymi tym, że na słowa niech będzie przeklęty przenajświętszy sakrament, który nie jest Jezusem, i mówię to oficjalnie, w środku robiło mi się jakoś tak niedobrze. Jakoś tak mi było niekomfortowo. To jest demon. Jeśli chcesz, mogę cię z niego uwolnić. Co czujesz, kiedy mówię, że mam gdzieś Polskę? Pochodzę z nieba. Jeśli przeszkadza ci to, że mówię, że mam gdzieś Polskę, jesteś do uwolnienia z demonów nacjonalistycznych. Jeśli chcesz, przyjdź, uwolnię cię. Będziesz od tego niezależny. Wydaje ci się, że jesteś wolny. Czy możesz teraz, w tym momencie, przestać palić i nie zrobić tego nigdy więcej? Jeżeli nie, jesteś zniewolony demonem nałogu. Przyjdź, uwolnię cię. Czy możesz teraz przestać się masturbować i nie robić tego nigdy więcej? Jeśli nie, jesteś zniewolony demonem seksualnym. Przyjdź, uwolnię cię. To wszystko jest dostępne, dlatego że Jezus za nas umarł. Możemy żyć na tej ziemi i chodzić po niej, udając, że jesteśmy panami świata i udając, że nie ma innej rzeczywistości. Tylko wiecie co? Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Dlatego że fakty są takie, że Bóg jest. I fakty są takie, że duchowa rzeczywistość istnieje. To ty decydujesz, czy będziesz dalej chodził jako nieświadomy niczego człowiek, czy zechcesz poznać Boga, czy zechcesz poznać Stwórcę wszystkich rzeczy. To zależy od ciebie. Ja kiedyś myślałam, że skoro chodzę do kościoła i przyjmuję wszystkie sakramenty tak jak trzeba, to że znam Jezusa. I wiecie co? Bardzo się myliłam. Nawet nie wiecie, jak bardzo się myliłam. Otóż prawdziwy Jezus Chrystus nie ma nic wspólnego z tymi jakimiś quasi-sakramentami. Nic wspólnego. Bo prawdziwy Jezus Chrystus, Pan Panów i Król Królów, poniósł realną śmierć na realnym krzyżu i realnie wstał z martwych w ciele, po to, żebyś ty realnie mógł pójść do nieba. Nie ma nic pomiędzy, przyjaciele. Nie ma czyśćca. Jeżeli wierzycie w czyściec, to sorry, zostaliście oszukani. Nie ma czyśćca. Po prostu go nie ma. Dwie są drogi i wielka jest między nimi różnica. Decydujcie mądrze, przyjaciele. Przecież to nie jest w ogóle nic trudnego chodzić po ziemi i zgrywać kozaka, że ja mogę wszystko, ja jestem panem wszechświata, ja mam swoje życie w swoich rękach. Ale zachęcam cię do czegoś delikatnie trudniejszego, choć tylko z pozoru. Przyznaj się sam przed sobą, że nie masz wszystkiego w rękach. Przyznaj się sam przed sobą, że twoje życie wcale nie jest takie miodowo-cukierkowe, jakby się twoim znajomym mogło wydawać. Przyznaj się sam przed sobą, że potrzebujesz Zbawiciela. Przyjacielu, zachęcam cię do tego, żebyś jeszcze dzisiaj przyznał sam przed sobą, że potrzebujesz Zbawiciela, który przyszedł, żeby cię uwolnić, uzdrowić i zbawić. Dziś, kiedy słyszysz te słowa, nie zatwardzaj swojego serca, ale pokutuj, czyli zmień swoje myślenie i uwierz słowom Ewangelii,
bo przybliżyło się do Ciebie Królestwo Niebieskie. Sam decyduj, czy chcesz zdeptać to jak świnia, czy chcesz przyjąć to jak król. Sam decyduj, przyjacielu. Masz wolną wolę, ale pamiętaj, głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Nie bądź głupi. Zachęcam Was dziś do mądrych wyborów. A Duch Święty będzie z Wami współdziałał we wszystkim ku dobremu, jeżeli tylko do Niego zawołacie. Ojcze, ja modlę się o tych ludzi. Cudowny, święty Boży Duchu, ja wzywam Twojego świętego imienia nad ludźmi, którzy mnie teraz słuchają. Przekonuj ich o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Niech Boża moc dotyka ich życia. Aniołowie Boży, ja posyłam Was do tych ludzi. Zdejmujcie demoniczne zasłony z ich umysłów i łuski z ich oczu. Przez moc imienia Jezus. Amen.